Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Z tej strony Łukasz, podróżowanie, podróżowanie przez V. Jesteśmy w województwie, którym moim zdaniem ma najpiękniejsze drogi, najładniejsze drogi, najlepiej przemyślane, czyli w Lubuskim, w miejscu, gdzie mi się najlepiej jeździ. Wszędzie dookoła są drzewa, są punkty serwisowe, gdzie można sobie zrobić serwis. I bardzo się cieszę, że wróciliśmy do Lubuskiego. A jedziemy oczywiście do Zielonej Góry, do naszych przyjaciół, do Kini i do Krzyśka. Ponieważ zbliża się coroczny przegląd naszego kampera, więc jak co roku jedziemy do Zielonej Góry, żeby chłopaki popatrzyli na nasz samochód, wymienili oleje, paski, klocki hamulcowe, cuda na kiju i co tam jeszcze będzie trzeba wymieniać. Mam nadzieję, że niedużo. Pogoda jest piękna, piękne lato, jedziemy. Jesteśmy trochę spóźnieni, więc tutaj skończę gadanie i zobaczymy się już na miejscu w Warszawie. Ja tu nie jestem specjalnie potrzebny, nie mam za bardzo co robić, więc pomyślałem, że skoro i tak samochód jest podniesiony, to opuszczę koło zapasowe, bo tam ten podnośnik, czy to mocowanie tego koła, ono podobno jest takie, że on się lubi zastać. Więc je opuszczę, wypsikam sobie WD-40 i w tym czasie co Romek robi z kołami, to ja sobie zadbam o moje koło zapasowe. Jak widzicie, odkręciło się i opadło bez żadnego problemu to koło, pomimo tego, że bardzo dużo komentarzy było, jak montowaliśmy ten podnośnik, że to po prostu się zastanie i że tego się nie będzie można było już w miesiącu odkręcić, więc no nie ma co do końca wierzyć te wszystkie komentarze, ale można raz na pół roku albo raz na rok po prostu to opuścić, żeby skontrolować, czy to wszystko działa i psiknąć z nim według WD-40, jak widzieliście, zrobiłem. Dobra, jesteśmy po wymianie przodu z jednej strony i po wymianie tyłu z jednej strony. Teraz jest chwila przerwa na bułeczkę i na soczek i kawkę. A ja w tym czasie Wam powiem, dlaczego tu przyjechaliśmy i po co w ogóle. Bo przyjechaliśmy do Zielonej Góry, ponieważ tutaj w Zielonej Górze zawsze serwisujemy nasze kampery. Począwszy od Alteca, Duka, to już Wam przed chwileczką już mówiłem. A przyjechaliśmy tutaj po to, żeby wymienić klocki hamulcowe. Już olej wymieniłem parę dni temu, ponieważ no, nie doczekałem się do tego miejsca, że aż tu przyjadę, że miałem 12 tysięcy przejechane na liczniku, więc olej już wymieniłem po drodze, gdzieś chyba nawet w Kazimierzu Dolnym, a teraz robimy z hamulcami i wszystkie części, które dzisiaj zobaczycie, otrzymaliśmy od firmy Techstar. Techstar, czyli producenta klocków hamulcowych, tarcz hamulcowych, płynu do hamulca i wszystkiego tego, co jest związane z hamulcami. Jest to firma ze 100-letnią tradycją i taka ciekawostka od razu, że 50% seryjnie produkowanych samochodów ma właśnie hamulce z Techstara. Jest to sprawdzona firma, jak pytałem się mojego brata, który ma busy takie kurierskie, to powiedział, że w większości ich busów jeżdżą Techstary, ponieważ to nie jest najdroższa firma. Z dobrej jakości to jest, no według mojego brata, najlepsza. Więc bardzo się cieszę, że mamy możliwość zamontować te klocki hamulcowe. Oczywiście ja tego nie montuję, ponieważ ja się na tym nie znam. Część rzeczy przy kamperze, część rzeczy przy samochodzie można zrobić samodzielnie, tak na przykład go zabudować w środku, wybudować. Natomiast wszystkie rzeczy związane z eksploatacją samochodu ja pozostawiam w ręce mechaników. Dlatego też przyjechaliśmy tu do Zielonej Góry, na Batorego, do nowego warsztatu, po to, żeby, no żeby po prostu się chłopaki tym zajęli, żeby się Romek tym zajął, bo on się po prostu na tym zna. A jeżeli chodzi o wymianę klocków hamulcowych w kamperze, to muszę Was przyczulić na to, żeby to po prostu robić regularnie. Bo kampery są najczęściej bardzo mocno doładowane, albo często przeładowane. W momencie hamowania cały ten ciężar jest oparty na takich bloczkach i tylko kilka takich bloczków, takich klocków hamulcowych musi zatrzymać natychmiast samochód w sytuacji awaryjnej, jeżeli ktoś tam wyskoczy na drogę albo trzeba po prostu zahamować. Więc o hamulce dbam i tutaj, i w starym kamperze, i w każdym samochodzie, który mieliśmy, bo to jest po prostu ważne, nie? To jest bezpieczeństwo i oszczędzając na klockach hamulcowych albo na tarczach i na eksploatacji też, na niedolewanie płynu hamulcowego, no to potem może się to skończyć dużo większymi kosztami, jak na przykład kupno nowego kampera. Więc przeczulam Was na to, żebyście sprawdzali swoje klocki hamulcowe i dbali o nie.
A jeżeli zimujecie kampera nie w Portugalii, ani nie w słonecznej Hiszpanii, tudzież w Turcji, tylko zostawiacie go na zimę, to zanim zostawicie tego kampera na zimę, to o klocki też trzeba zadbać. Trzeba tam dokładnie to wszystko przeczyścić, żeby sól nie korodowała i żeby po zimie nie okazało się, że to wszystko jest tak zastane, że no po prostu nadają się tylko do wymiany. A w ogóle to polecam nie zostawiać kampera na zimę w Polsce, tylko pojechać do Portugalii albo do Hiszpanii, bo tam jest zdecydowanie lepiej w zimie. No i kończąc mój wywód jeszcze na temat klocków hamulcowych, to klocki Techstara możecie zamówić do każdego takiego popularnego samochodu dostawczego, tudzież do kampera, czyli do Ducato, do Volkswagena Craftera, do Kalifornii, która jest podobno najbardziej popularnym i najlepiej sprzedającym się kamperem w Polsce, do Kalifornii, no do Mercedesa, więc co potrzebujecie, to możecie sobie to sprawdzić. Techstar oferuje taką aplikację, w której można sobie dobrać swoje części, zamówić, znaleźć sklep, dystrybutora, więc jeżeli chcecie, to możecie sobie ściągnąć taką aplikację albo wejść na ich stronę, którą tutaj wam podaję. Dobra, mamy już zamontowane hamulce, jadę teraz na jazdę testową, zgarniam po drodze Kaśkę i pojedziemy sobie po prostu tak z pół godzinki zobaczyć, czy wszystko jest, podociera się tam to, co ma być, no i potem wrócę do chłopaków jeszcze na przegląd, czy wszystko jest tip-top, no, ale wydaje mi się, że wszystko jest tip-top, bo nie było żadnych problemów podczas montażu, bardzo szybka to była akcja. Na naszą jazdę próbną wybrałem miejsce Przystań Cigacice. Byliśmy tutaj już kilka razy i za każdym razem, jak tu jesteśmy, to jest tutaj cudownie. Bardzo przyjemne miejsce, co wam pokażę. Część z was już pamięta, ale może wam jeszcze przypomnę. Ale najpierw sprawdzę hamulce, jak tam sytuacja. O. Jest jakiś taki dziwny zapach, ale to jest normalne, bo one się będą docierały teraz, te klocki i tarcze. Nie jest gorąca felga. Nie ma gospodarza, Tomka. Najbarwniejszej postaci tutaj tego całej przystani. No nic, przepiękne miejsce to jest. Kawki nie ma na barze, bo bar zamknięty, aczkolwiek już tam muzyka leci, więc Kasia zrobiła nam kawkę mrożoną w naszych vanlife'owych kubeczkach w kamperze i przyniosła i sobie siądziemy teraz tutaj. Ja po prostu kocham tą miejscówkę, to jest jedno z takich miejsc w Polsce, które takie pierwsze, które mnie tak zaskoczyło, bo tu jest taki świetny klimat, jest wykorzystana jakby ta rzeka, ta miejscówka jest zrobiona tak w zgodzie z naturą, z drewna, przyjeżdżają tutaj ludzie no, z okolic, są organizowane koncerty i bardzo mi się to podoba, że tak fajnie i tak naturalnie jest wykorzystany ten brzeg. No i po prostu jest tu świetny klimat, ja uwielbiam tutaj być i opisuję to nawet w książce Nasz pierwszy przyjazd w drodze. Także ci, co mają drogę, to może kojarzą ten opis, a ci, co nie mają, to może chcieliby przeczytać właśnie o takich fantastycznych miejscówkach. Także zarówno papierowa wersja drogi jest jeszcze dostępna, ale także audiobook, idealny do słuchania w podróży. A jeżeli chodzi o zatrzymanie się kamperem, to tutaj za moimi plecami jest taki parking i tam można by sobie zostawić kamperkę, natomiast tutaj cały czas coś się dzieje. Natomiast jak my przyjeżdżamy, to my zawsze tam u Bosmana w przystani jesteśmy, on nam otwiera drzwi, tam bramę, tam parę złotych się płaci za to i z dostępem do wody, do prądu. Potem jest on zamykany na noc, żeby tam nikt nie wchodził. No więc Roman podotykał, sprawdzał, powiedział, że wszystko jest ok. Farba się pościerała już na tych tarczach, więc temat zamknięty.
Jedziemy teraz do lasu, gdzieś tutaj w okolicy Zielonej Góry się zatrzymamy na odpoczynek. Przyjechaliśmy na miejsce noclegowe. Jako, że nie chce nam się specjalnie jakoś daleko jeździć, a naszych znajomych nie ma w Zielonej Górze, więc przyjechaliśmy na parking leśny. I to jest szybko taka ciekawostka i podpowiedź dla wszystkich osób, które po Polsce podróżują. Jeżeli nie wiecie, gdzie macie spać i nie szukacie jakiegoś ciekawego miejsca na spanie na dziko, to możecie sobie wpisać w Google parking leśny. I na parkingu leśnym można spać. Najczęściej. Czasami są zakazy, wtedy jest informacja, że na danym parkingu nie można spać, ale na większości parkingów, na których my byliśmy, nie było takiego problemu. No i co? Będziemy gotować, zrobimy jakiś obiadek, jakieś jedzonko. No i nic, będziemy pracować. Kasia ma tam do montowania parę filmików, a ja będę działał przy audiobookach, bo cały czas sprzedajemy te audiobooki. Jeżeli ktoś z was chciałby jeszcze sobie zamówić audiobooka, to też można wejść na naszą stronę sklep podróżowanie.pl i zamówić sobie audiobooka, żeby sobie go posłuchać. Smacznego dla nas, jeżeli ktoś z was, ktoś z was je, to też smacznego. Na pewno część z was teraz pije kawę. Kawusie, także smaczny kawusie. Na spotkaniu w Poznaniu się poznaliśmy właśnie bardzo dużo, znaczy, w Łodzi też. W Łodzi też. Wszędzie, w Warszawie. Osób, które piją z nami kawkę co niedzielę, więc pozdrawiamy was bardzo serdecznie i życzymy smacznej kawusi. Zachodzi słońce. Idę sobie zrobić przerwę, rozchodzić trochę zasiedziały nogi. Idę do lasu na spacer. Jest taki golden hour, jak widzicie, świeci słońce. Jest pięknie. Kasia została niestety. Musi jeszcze porobić, ale ostatnio często nas na tych spotkaniach pytacie, jak to robimy, czy się nie kłócimy w wanie, jak to robimy, że wytrzymujemy ze sobą na tak małej powierzchni. Otóż kłócimy się. My mamy takie temperamenty z Kasią, że sporo się kłócimy. A jak wytrzymujemy ze sobą na tak małej powierzchni, staramy się właśnie mieć też czas dla siebie. Żeby nie być po prostu cały czas ze sobą od rana do wieczora. Są takie momenty, jak na przykład teraz, że miałem ochotę wyjść i nawet nie pytałem Kasi, czy ona chce iść, tylko po prostu wyszedłem. I czasami Kasia też tak robi. Kasia często znika. I to jest dobre. To jest ważne, żeby mieć taki balans. A teraz, żeby sobie być troszeczkę samemu ze sobą, to wyłączam się, zostawiam was. Za chwilę do was wrócę, a ja się idę przejść. Spędziliśmy bardzo spokojną noc, uwielbiam to miejsce i postanowiłem się podzielić tym miejscem z wami, dlatego też dodałem je na Park Fortnite. A plan na teraz jest taki, że jedziemy jeszcze do Zielonej Góry do naszych znajomych. Tam mamy pozałatwiać parę różnych spraw, nadać rzeczy z paczkomatu, takie jakieś organizacyjne sprawy, jakieś sklepy, zakupy. I jedziemy do Szczecina na spotkanie z widzami. Pierwszy raz będziemy w życiu w Szczecinie, dlatego też mam takie ciche pragnienie, żeby się przejść po mieście, zobaczyć coś tego Szczecina. Więc może wam tutaj też coś pokażemy. No i jesteśmy już w Szczecinie, pod biblioteką. Akurat w tym momencie przestało padać, ale ogólnie mamy dzisiaj taką deszczową pogodę i myślałem, że przyjadę tutaj. Dzień dobry. I będziemy zwiedzać miasto, ale niestety padał deszcz, więc trochę nam zajęło tutaj dotarcie. Mam nadzieję, że się jutro uda. Jak się jutro nie uda, to będziemy musieli tu wrócić do Szczecina. Więc mam nadzieję, że się wypogodzi i że jutro będzie fajna pogoda i was zabiorę na wycieczkę po Szczecinie. A teraz jesteśmy pod biblioteką. Za chwileczkę zaczynamy prelekcję, więc ja się na chwileczkę wyłączam, żeby zanieść te wszystkie rzeczy na górę, popodłączać się i... No i mam nadzieję, że zobaczymy się za chwileczkę.
No i jesteśmy już po spotkaniu w tym pięknym budynku biblioteki w Szczecinie. Było bardzo wesoło, bardzo sympatycznie. Bardzo dużo się dowiedzieliśmy o Szczecinie i podjęliśmy z Kasią decyzję, że jeszcze tutaj wrócimy, że przyjedziemy na dłużej do Szczecina we wrześniu i wtedy zrobimy odcinek taki o Szczecinie. Bo teraz niestety mamy już następne spotkanie za 2 dni we Władysławowie, czy ta 1,5 dnia, więc musimy jechać już teraz. Ale wrócimy i na dłużej zobaczymy, doświadczymy to miasto, bo teraz byśmy tylko tak liznęli, a wydaje mi się, że jest tutaj co oglądać i jest co zwiedzać i doświadczać. Więc dziękujemy Szczecin za gościnę wszystkim tym, którzy przyszli na to spotkanie i do zobaczenia we wrześniu. Maksymalnie w październiku się do Was pojawimy znowu. Ajo! I jesteśmy na Aleksie w Chłapowie, koło Władysławowo. Tam z tyłu za mną stoi nasz samochód, który teraz Kasia pucuje. A ja idę na obchód, idę zobaczyć, jak wygląda ten kemping. A przyjechaliśmy tutaj dlatego, że słyszałem bardzo dużo dobrych opinii na temat tego kempingu i pomyślałem, że skoro i tak jesteśmy nad morzem, to zobaczmy ten kemping na żywo. Spędziliśmy noc na kempingu. Mieliśmy zostać tylko na spotkanie, ale zaproponowała nam pani, że tutaj jest wolne miejsce w pierwszej linii kempingu, także po prostu z widokiem na morze. Więc skorzystaliśmy z tej propozycji. Zatrzymaliśmy się na noc, za chwileczkę się zabieramy, ale jeszcze pójdziemy na plażę zobaczyć zejście, bo tu jest takie zejście na dół i można sobie wejść na plażę i to zobaczyć, jak to zejście wygląda, czy jest daleko. A ogólnie jest zimno, muszę wam powiedzieć, jest 22 stopnie w kamperze, a na zewnątrz przez to, że wieje wiatr, jest bardzo zimno. W czasy nad morzem kontynuujemy. Po wizycie na kempingu spotkaliśmy się ze znajomymi we Władysławowie, zjedliśmy pyszną zapiekankę, a teraz wynajmujemy rowery. I jedziemy na wycieczkę. A może narodzić się w waszych głowach pytanie, dlaczego wypożyczamy 2 rowery, skoro mamy 1? Niestety musieliśmy 1 wysłać do domu, do Suchej, żeby zmieścić wszystkie książki, które wozimy. Jedziemy na Hel, ale zanim tam dojedziemy, to jeszcze zrobiliśmy sobie przerwę na zapiekanki. Nasi znajomi z Gdańska przenieśli sobie biznes do Władysławowa na ulicę Morską i na ulicę Sportową. Mają 2 punkty z zapiekankami, półmetrowymi zapiekankami. Najlepszymi na świecie. Pojedzone, więc mamy siły i jedziemy na Hel. Still
Dojechaliśmy do chałupy Welcome to. Tu. Byliśmy na kempingu, zobaczyć tutaj kemping numer 6. W ogóle to jest mnóstwo kempingów, jeden na drugim. Jedzie się tym helem i po prostu po jednej stronie jest korek tych samochodów, a po drugiej stronie są kempingi. To, co mnie zaskoczyło, jak tu byłam w zeszłym roku, to to, że na tych kempingach parcele są jakby wynajęte przez cały sezon. Zazwyczaj już z przyczepami albo właśnie z jakimiś... Znaczy tam są przyczepki. Więc nie można tak jak w Portugalii sobie wjechać na każdy kemping, tylko trzeba dużo wcześniej rezerwować. I tym samym zbliżamy się do końca tego filmu. Bardzo dziękujemy Wam za to, że oglądaliście. Standardowo proszę o łapkę w górę. I jeżeli chcecie, to możecie napisać jakiś komentarz, napiszcie to, co Wam się najbardziej podobało w tym filmie. No i co? I zapraszamy na przyszły tydzień. W przyszłym tygodniu nas nie będzie, mnie i Kasi, ale będą za to emeryci w podróży, czyli super parka emerytów, którzy wybudowali sobie kamperka i podróżują tym kamperkiem teraz po świecie. Kasia właśnie kończy montaż tego Wantura, więc za tydzień zobaczycie się z emerytami, a z Kasią i Łukaszem prawdopodobnie za dwa tygodnie się zobaczymy w następną sobotę. Także życzę Wam udanej niedzieli, udanego wieczoru w sobotę i udanej niedzieli, no i wspaniałego tygodnia. Oby już żadna burza i żadne takie deszcze nienawidziły Waszych rejonów, żebyście korzystali z lipcowego słoneczka. Coś jeszcze od Kasia? Pozdrawiam przez V. Pozdrawiam ja też. Pa. Night is rocking.